przypowieści o talentach z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału dowiadujemy się, że Pan, który jest zarządcą swojego mienia, powierza swoje dziedzictwo trzem sługom. Pierwszy otrzymuje 5 talentów, drugi 2 talenty, a trzeci 1 talent. Charakterystyczne dla tej przypowieści jest to, że ostatni sługa zakupuje swój talent. I kiedy Pan przyjeżdża, chce rozliczyć się z danym sługą. Mówi do sługi, że jest leniwy. Sługa się go boi, czuje strach. Pyta się, dlaczego tak uczyniłeś? Bo się boję Ciebie, Panie. Czy nie jest w naszym życiu tak, że się bardzo boimy nowych inicjatyw? Czy nie zakupujemy naszej sprawczości, naszego działania dla Królestwa Bożego? Czy w tej przypowieści chodzi tylko o pieniądz? Czy też o coś więcej? Może o nasze zdolności, których boimy się wykorzystać? Podobieństwo o talentach jest bardzo nam znane. Działa ono na zasadzie idei powiernictwa. Pan powierzył swoim sługom swój majątek, a oni mają nim obracać. Drodzy, gospodarz bardzo zaufał swoim sługom. Jednemu powierzył bardzo wiele cennych dóbr, drugiemu również, a trzeciemu troszeczkę mniej według zdolności. Kiedy gospodarz w tym podobieństwie przyjeżdża, dowiaduje się, że dwóch sług obróciło tym, co należało. Jest z nich bardzo zadowolony, chwali swoje sługi, docenia, ale pomniejsza wartość zadania. Dlaczego? Dlatego, że mówi: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele Ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Ten, który dostał najmniej, zakopał swoją inwestycję, zakopał inwestycję swojego Pana. Czyż, drodzy, nie jest tak często, że my również zakopujemy to, co Pan Bóg nam dał? Pan Bóg daje nam zadanie. Mówi: idź, inwestuj w Królestwo Boże. Jednak my często boimy się i zakupujemy ten talent w ziemi, tę Bożą inwestycję. Dlaczego tak się dzieje? Może brak nam odwagi? Jeśli brak nam odwagi, siły, prośmy Boga, by dał nam mądrość, by dobrze zarządzać Jego dobrami na rzecz Królestwa Bożego. Drodzy, zachęcam Was, byście przeczytali to podobieństwo o talentach w domu, byście go rozważyli, zastanowili się, byście przyszli przygotowani na niedzielne nabożeństwo, na które Was serdecznie zapraszam. Zostańcie z Bogiem.